Na początku mamy taką mini historyjkę, żeby nadać trochę kontekstu tego, o czym będziemy dzisiaj mówili. Więc generalnie my z Piotrkiem działamy sobie wspólnie w internetach od jakiegoś czasu i około tam stycznia, lutego 2018 roku mieliśmy taki pomysł, że zrobimy sobie kurs o mikroserwisach i wrzucimy go do neta za darmo, nie? Bo nie było czegoś takiego. I musieliśmy sobie wyznaczyć jakiś tam, wiadomo, czas na zaimplementowanie tego, plus później trzeba było to wszystko nagrać. No i to jest screen, jak widzimy z marca, Piotrek pisze, no trzeba 2 tygodnie, to jest max, ile zrobimy, nie? Ja mu wtedy odpisałem coś w stylu, no myślę, że lightowo, damy radę. Gdybym miał pisać dzisiaj, to by wyglądał tak ten komentarz. Bo dokładnie tak... To jest taki właśnie jeden obrazek, który podsumowuje całą naszą przygodę z mikroserwisami, bo w teorii infrastruktury tyle żeśmy napisali, że później ta już część domenowa, czyli de facto to, co nasz biznes, na czym naszemu biznesowi zależy, to był śmiech na sali, nie? To był naprawdę jakiś nieporównywalny procent. Więc dzisiaj będziemy mówili o jakby takim naszym małym, to dziwnie to brzmi, dziecku, które nas spłodziło w trakcie tworzenia mikroserwisów. Gratulacje. Dziękujemy. To jest mało. No właśnie. Ja mniejszy, więc chyba ja, nie? Nie, ale wiadomo, pracowaliśmy sobie nad tą infrastrukturą. Ta infrastruktura musiała być gdzieś wyniesiona, żebyśmy cały czas nie musieli powielać tego przy dodawaniu kolejnych mikrousług. Więc na początku mieliśmy taką jedną paczkę, którą nazwaliśmy ochoczo Common. To jest najlepsza paczka, ewentualnie UTI, jesteś jeszcze drugą również. Każdy ma taką paczkę u siebie, podejrzewam. Właśnie, nie? Taka boska paczka. Tak. Później wpadliśmy na pomysł, że może nie warto robić paczki z 54 zależnościami, tylko lepiej to poparcelować i zrobić to dość modularnie, tak żeby faktycznie dodawać tylko te rzeczy, które są nam potrzebne, tak? A nie, że chcemy sobie zrobić integrację Mongo, a pod spodem mamy 40 paczek z bibliotek, których nawet nie kojarzymy. Więc dzisiaj pomówimy sobie właśnie o Conveyu i Convey to jest taka, no właśnie, to jest taki moduł, takie nasze modularne paczki nuggetowe, które mamy nadzieję pokażą Wam, że te mikroserwisy, już kiedy będziemy chcieli sobie spiąć z jakąś infrastrukturą, to nie jest to wcale takie trudne, no bo po prostu cały ten trud już my żeśmy raz przeszli, żeśmy go gdzieś tam opakowali i można się skupić na tym, na czym najbardziej zależy naszemu biznesowi, tak? Czyli na tej wartości biznesowej, a nie na tym, że działa nam kolejka albo że działa nam dispatching wiadomości na poziomie jakiejś tam mikrousługi, tak? Więc pokażemy Wam dzisiaj, w jaki sposób możemy sobie Conveya wpiąć do projektu .NET Core'owego. I jeszcze też taki mały disclaimer, zanim zaczniemy, ponieważ jesteśmy na sesji, w sumie to jest chyba jako średnio zaawansowana określona, chociaż powinna być średnio zaawansowana, to nie będziemy wchodzili jakieś takie pojęcia pierwotne, czyli jeżeli będzie serwis Discovery, to zakładamy, że mniej więcej każdy ogarnie, czym jest serwis Discovery. Po prostu nie starczyłoby nam czasu, gdybyśmy mieli przelecieć przez 10 technologii i jeszcze tłumaczyć jakby całe koncepty i tak dalej. Ale myślę, że będzie to na tyle zrozumiałe, że jakby każdy, kto tutaj jest, będzie ogarniał, tak. co się tutaj zadzieje. To jest przedostatni slajd, jaki posiadamy. Tak, mamy 3 slajdy. To jest drugi. Tak. Kim jesteśmy? Piotr nawet sobie zrobił dzisiaj. Darek. Tak. I tyle w sumie, ona jest to nas. Nieistotne. Dobra, zaczynamy. Więc mamy banalny system złożony z 3 aplikacji, tak? Deliveries, dostawy, zamówienia, pricing, one nie mają w sumie żadnej logiki pod spodem. Jakiś pojedynczy request do serwera leci i chcemy to jakoś podspinać całość i zrobić to po bożemu, żeby potem się okazało, że po wdrożeniu nagle nam coś pominęliśmy, nie? Coś nie działa albo coś się pali, nie wiemy już jak to zgasić. Więc wszystko oczywiście na GitHubie, mamy mini aplikacje i tak, na sam początek, typowe ASP.NET Core'owe podejście, czyli dodaję sobie moje, pytanie czcionka jest ok? Widać wszystko? Dobra. Tak, dodaję sobie MVC i mówię używaj MVC, tak? Czyli mam taką mini aplikację, mogę sobie oczywiście uruchomić. Gdybyście robili zwykłą aplikację taką z CLI, to jeszcze tam to wszystko byłoby w startupie poupychane, ale tak. Nie ma obowiązku posiadania jakby startupa w ASP.NET Core. Można to zrobić wszystko z poziomu jakby tego webhosta, więc tutaj po prostu zamiast tego startupu mamy 2 lambdy. Tak. Configure services i configure. To jest jakby ekwiwalent startupu. Dokładnie. Mamy teraz odpalone 3 aplikacje, bo to są 3 osobne usługi, więc 5001. Odśwież się. Coś nam zwraca jakiegoś Hello World'a. 5002. Czemu mi to nie działa? I 5000 jeszcze tutaj 3, tak? To są nasze 3 apki. I my będziemy się poruszali w obrębie tej, integrowali się z tą oraz z tą. OK.
No to pierwsza rzecz. Mamy nasze AdMVC, mamy UseMVC, mamy klasycznie kontroler. Home controller zasyłający nam Hello World'a i Orders controller z dwoma operacjami pobierz i dodaj. Tak? Zakładamy, że kojarzymy wzorzec tam CQS czy QRS, Command Query Handler, tego typu rzeczy, więc tu jest to podejście stosowane. I teraz co chcemy zrobić jako pierwsze? Jako pierwsze w sumie nic specjalnego. Wrzucimy sobie tutaj przekierowanie tego zapytania stwórz zamówienie, na razie do Command Handlera. Mogę czyli pokazać tylko definicję, tak? To jest typowy pattern, czyli mamy jakby komenda jest immutable, reprezentuje jakoś tam intencję użytkownika. I to jest wszystko, tak? Przychodzi nam to, wyciągamy to z body, chcemy teraz to przeprocesować, tak? Więc będziemy sobie implementowali do tego, aby obsłużyć tą komendę, będziemy tworzyli jakiś dedykowany command handler, tak? Tak. Jak nazwa wskazuje, po prostu klasa, która umie obsłużyć daną komendę. Więc póki co, bardzo standardowo, wczytniemy sobie command dispatcher i na razie to wrzucimy tutaj tego posta dispatchera, tak? Czyli command dispatcher, pod spodem najprostszy serwis locator i wołamy send async command await. I zakładamy, że posiadamy coś, co jest w stanie to obsłużyć, więc jak sobie zobaczę na definicję komendy, mam ten mój handler, który jest oczywiście bardzo głupi, jedyne co robi, to loguje informacje, tyle i tyle, prawda? Utworzyłem zamówienie, ok. To jest jakby pierwszy krok. Żeby to spiąć, Command dispatcher i command handler jest już w ramach jednej z paczek konwojowych. Ale to może być, jak to się nazywa, ta biblioteka? No, command do command handlerów od Jimmy'ego Bogarda. Okej. Dobra. Mediator, właśnie. Mediator, tak. Nie ma znaczenia, to jest prosty wizokator. Więc na początek, tak niewinnie zaczynamy. Dodajmy sobie tego naszego konweja, czyli po prostu extension Fluent API, kilka interfejsów pod spodem i dodajmy sobie nasze command handlery i od razu pójdźmy po całości, czyli dodajmy jeszcze query handlery, do których dojdziemy za chwilę, oraz jeszcze event handlery, które się nam przydadzą później. Czyli teraz mamy spinkę w IOC, tak? Po prostu automatycznie będziemy sobie rejestrowali wszystko, co implementuje command handler, żebyśmy tego nie musieli robić ręcznie. Dokładnie. Plus do tego dispatcher, w tym przypadku będzie in memory, tak? Czyli tak jak powiedział Piotrek, dispatching z jakimś tam iService providerem pod spodem. Ok, na razie tylko tyle. I finalnie jeszcze włamy build. I teraz już nam powinno zacząć działać. Czyli póki co jakby zero filozofii. Odpalmy sobie apkę jeszcze raz. OK. No i spróbujmy zrobić posta. Do wykonania zapytań używam tutaj REST klienta z poziomu wyższego coda, więc mam posta, dostaję 201, handler wszedł, OK, działa. Tak? Do tej pory na razie nic tego nie stało, po prostu nam weszła nasza komenda do handlera. No to idziemy sobie dalej. Tak? Załóżmy, że chcemy to gdzieś zapisać w basce, więc znowu możemy sobie podpiąć AFCora, czy nie wiem, Dappera, cokolwiek nam pasuje. My tutaj na szybkie demo mam póki co podpiętego Rabbita. Mongo, tak. I do Mongo też mamy prostą wpinkę używającą MongoDB repository pod spodem. Ponieważ nasze projekty są naprawdę jednowarstwowe, tu nie ma jakiejś domeny, nie ma niczego. Jest po prostu zwykła klasa, którą trzymamy w bazie, bez jakiegoś mapowania na model bazenowy, na model domenowy, żeby było maksymalnie prosto. Zajmę sobie na razie wpinkę do Mongo. U nas po prostu jakby mamy jedną postać na wszystko, tak? Czyli model bazodanowy, ten dziedzinowy jest jednym, ale wiadomo, że gdybyśmy robili to normalnie gdzieś tam w kodzie na produkcji, no to mielibyśmy inną reprezentację dla Mongo dokumentu, inną dla chociażby jakiegoś tam modelu dziedzinowego, tak? Że mamy tą enkapsulację pewną. Więc zróbmy tak, mamy to nasze Mongo, tylko podpięte jako interfejs do wszczekiwania, możemy sobie zrobić też opakowanie na repozytorium i znowu stricte bazodanowe, nie domenowe. Więc załóżmy, że dla mojego modelu reprezentującego zamówienie, czyli mojego ordera, czyli tego obiekciku stąd, który jest bardzo prosty, ID, customer ID i cena. Ja sobie wepnę repozytorium. I jeszcze jedna uwaga, często się pojawia sytuacja, w której my chcemy powiedzieć na przykład na starcie aplikacji, nie wiem, seedujemy dane, podpinamy się po coś, jakaś inicjalizacja, czokolwiek. Więc tak samo możemy tutaj sobie pójść dalej i powiedzieć add initializer, dajemy inicjalizator, który nam na start aplikacji robi jakieś startupowe rzeczy. Więc żeby go wykorzystać, ja sobie tutaj przekażę informacje, żeby te inicjalizery użyć. Czyli to jest typowy już middleware ASP.NET Core jako pipeline, tak? Od Mongo w ramach jednego inicjalizatora mamy jakieś tam defaultowe konwencje setupowane. Indeks na bazie danych, cokolwiek innego, to jest dobry sposób inicjalizacji. A gdyby chciał po prostu jakieś swoje, no to add initializer i definicja tego, tak? On po prostu implementuje jeden interfejs, a initializer i tyle. Tak. Cały config jest domyślnie trzymany w settingsach, który możemy sobie potem też trzymać w innym miejscu, więc w każdej jest osobnej sekcji,
Do Mongo jest możliwie prosta sekcja connection string, baza danych oraz seeder true false. A więc dobra, wróćmy do naszego handlera, zróbmy sobie na razie zapis w bazie, więc wczytujemy sobie to repo teraz. Jest iMongo repository od t. Normalnie byśmy to gdzieś tam opakowywali, wiadomo jakąś tak. Tam jeszcze abstrakcją, bo tutaj mamy no, ewidentny wyciek. Encja na twarzy pchasz, ale no, się nie skupiamy na tym, żeby modelować 6 warstw. Dokładnie tak. Wczytujemy sobie repozytorium. No i okej, zamieniamy teraz szybko zapis z poziomu repo. Bez dodatkowych mapowań. Dodaj mój nowy order, albo zróbmy go ładnie. Order, new order. Z komendy mam wejściowy ID i customer ID. Customer ID. Cena aktualnie będzie 0, tak, albo, damy, albo 100 niech będzie, nie ma znaczenia. Do tego dojdziemy potem, bo cena będzie brana z innego serwisu. Zapiszmy sobie teraz nasz order. OK, wait. No i w teorii już powinno śmigać. Odpalmy sobie apkę jeszcze raz. I zobaczmy, gdzie jest moja konsola. Tutaj. Szybki restart. Dobra. No i jeszcze raz nasz handler, tak? Czyli post. OK, 201, order created. Zobaczmy, w bazie czy się utworzyło. NoSQL Buster. Connect. Działa. Tak, jest jakiś order, dodał się. Faktycznie nam to zadziałało. No dobra. Ale dalej. Nic jakiegoś specjalnego. To teraz może pobierzmy te dane z tej bazy, czyli analogicznie do command handlera mamy query handler, który te dane będzie pobierał, prawda? Więc to, co było tutaj w orders kontrolerze, zmienione na command dispatcher send, to analogicznie wciśniemy sobie query dispatchera, czy jakiegoś uniwersalnego dispatchera, który nam wyśle naszą komendę, czyli query dispatcher, tak. I tutaj zróbmy operację get. Więc będziemy chcieli pobrać nasz order przez ten dispatcher, więc wait, query dispatcher, query i dla mojej kwerendy get order. Get order, podobnie jak nasza komenda, ten sam koncept, prawda? Zwykła klasa, jakiś interfejs iQuery, który mówi, co zwraca i tyle filozofii. I tak samo nam to wpada do naszego query handlera. Czyli tutaj pobieramy sobie ten nasz order, wiadomo, z query handlera. Implementujemy query handler, może być w tym samym miejscu, czyli jest nasz event, przynajmniej event, tylko query, jest get order i jest do niego get order handler, który go pobierze. Zróbmy sobie tutaj konstruktor, bo chcemy już użyć naszego Mongo repository, więc samo co było wcześniej, czyli nie bawimy się teraz z CQRS-a, nie rozdzielamy tego na dwa osobne modele do czytu zapisu. Tak, order. Więc póki co tylko tyle. Dobra, repo. OK. Repo. No i zróbmy szybkie mapowanko. Repository get async query. I tu będzie nasz order ID. Async. Tak. I zwracamy sobie order is null. Null, a jeżeli nie, to nowy order, DTO, ID, query, ID, nie, order ID, customer ID, order. Automapera też nie ma, jak widać, wszystko jest z palca, total amount. Dobra, brzydko mi to sformatował, ale niech będzie. Zobaczmy tylko, czy działa. A, zanim to odpalimy. To tak, musimy dodać sobie wpinkę, chociaż może ją dodałem. Dobra, jest wpinka, query dispatcher, ok, powinno działać. Czyli ta sama zasada, tutaj też znów zwykły resolve gdzieś tam iService providerem. Na razie tylko tyle. Zobaczmy, czy create order, ok, location header. Mam wciągnięty ze zmiennej location header tutaj, get. No i działa, ok, tak, do tej pory jest spoko. No dobra, to teraz pojawia się pytanie, gdy tworzymy sobie te nasze mikroserwisy, czasami nie ma potrzeby wciągać pod to całe MVC pipeline, czyli możemy się w ogóle pozbyć tych naszych kontrolerów tutaj, nie? Ktoś w ogóle tak z ciekawości nie używa MVC w korze, po prostu kompletnie pomija? Używając sam na CAD router do definiowania ścieżek? Czy raczej pełne MVC, kontrolery i tak klasycznie? W momencie, w którym sobie MVC, no to jednak sporo jeszcze tam dochodzi, tak? Mhm. Jakieś Rise of Pages, jakieś tak. Inne middleware'y, które być może są nam niepotrzebne i ten pipeline nam wydłużają, tak? A możemy sobie używać gołego routingu. To jeżeli ktoś kojarzy Nancy, to bardzo podobny temat, czyli definiujemy jakiś pattern, który w ramach jakby tego routingu mamy
i lambdę, która ma się wykonać, jeżeli zmaczujemy ten routing z requestem, nie? Więc co ja teraz mogę zrobić? Mogę się w ogóle pozbyć tej otoczki add MVC i use MVC tutaj. Mogę to zakładać, że używam hybrydowo, czyli używam zarówno routera, jak i MVC, ale założymy, że faktycznie kontroler nie chcę mieć. Może po prostu wywalimy, co? No wywalmy. Wywalmy całkowicie. Ok. Nie było, że dziś używamy. Tak. No i zróbmy sobie tutaj, tego się pozbędę. No i zróbmy tak. Tego też się pozbędę. Też się zrobię sobie one-linera na lambdzie. Będzie ładniej. Tutaj mi brakuje znowu gdzieś nawiasów. Chyba jest ok. Dobra, jest ok. Więc dodaję sobie extension do Web API i Web API pod spodem opakowuje nam routera z ASP.NET Core'a. Czyli w ASP.NET Core'ze mamy takiego jak useRouter. Mogę sobie z routera definiować wszystkie ścieżki. Tak, addRouting i useRouter. Więc idąc tą konwencją do naszego Web API, czyli ASP.NET Core routera, mogę teraz powiedzieć, że chciałbym na przykład zdefiniować sobie ścieżki samodzielnie. Czyli mam albo operację useEndpoints i tutaj mogę sobie zaklarować. Mam jakieś ścieżki i powiedzmy endpoints.get, niech będzie ścieżka, powiedzmy, domyślna pusta i powiedzmy ona mi zwróci hello worlda, tak? Czyli dostaję na wejście mój kontekst, czyli HTTP kontekst cały i mogę sobie z tym kontekstem zrobić cokolwiek. Zwrócić response, wydawać headery, więc zróbmy informację response, write async, troszkę zmniejszę i tutaj niech będzie może to nasz order service, niech się wyświetli po staremu. Może nam skoczy do linii poniżej, dobra. I zobaczmy, czy będzie działać. Don't run. OK. Działa po staremu, jest OK, nie? Czyli podpiąć całkowicie use MVC całych kontrolerów, operuje tylko na routerze. No my, jeżeli tworzy mikroserwis, no to w sumie przy jakiś tam background job, po co mi ta cała warstwa z Razorem, z widokami, jakieś dodatkowe wczytywanie tysiącu rejestracji serwisów do IOC, tego mogę im potrzebować, nie? Wygląda bardziej pro. Wygląda bardziej pro. A teraz możemy mieć w sumie aplikację w jednym pliku, nawet jak chcemy, nie? Tylko program CS, patrzymy na ścieżki i za pomocą program CS operujemy na ścieżkach. No dobra, ale jak teraz to spiąć z naszym command handlerem? Bo chcemy sytuację, w której ja mam ścieżkę, mam powiedziane do ścieżki, wchodzi taki comment, takie query i co się ma z tym stać. Więc mogę w tym miejscu na przykład powiedzieć, że jest mój get order i sobie to get order przeprocesować jako wchodzący JSON, ale mam drugi extension, który się spina z tymi moimi dispatcherami, więc mogę sobie przykładowo powiedzieć tak, dispatcher endpoints, filozofia jest ta sama, deklaruję tak samo sobie te moje ścieżki, z tą różnicą, że mogę powiedzieć na przykład get. I teraz dla tego geta mogę wskazać. Tu jest mój get order, jako ta moje query i wiem, że ono zwróci dla mnie order RTO, tak? Czyli standardowo query handler. I wskazuje tylko, że ścieżka będzie brzmiała order ID. To jest klasyczny routing z ASP.NET Core'a, tu nie ma nic naszego własnego. To samo, co w kontrolerach deklarujemy przez atrybuty jako routing. Też warto powiedzieć, że w przypadku getów mamy jakby bindowanie na poziomie i path, i query, tak? Query stringa, czyli jeżeli chcemy sobie budować obiekt kwerendy zmiksowany, tak, na przykład. To on nam zbinduje to od razu pod taka zbinduje. Tak, jak bywa ASP.NET Core, tak, typowo. Jeżeli sobie oznaczamy prosto atrybutami, możemy sobie to miksować dowolnie. To jest ta sama zasada. To zróbmy od razu jeszcze posta, czyli jest get i teraz post. Więc w poście wskazuje, że dostaję na wejście mój create order jako komendę. Ścieżką będzie orders, bo po restowemu się bawimy. I teraz, jeżeli chcę na przykład coś zmodyfikować w trakcie, dodać location header, cokolwiek innego, no to mamy tutaj dwie operacje, dajmy, czyli przed wysłaniem, czyli jakby przed dispatchem, przed tym dispatcherem i po dispatcherze, czyli mam albo before, albo after. Więc after dispatch, powiem, że jak już ten dispatcher przejdzie i się ten mój handler wykona, to dostaję znowu na wejście mój kontekst, czyli mogę, jak mówię, zrobić kontekst przed, kontekst po. Więc powiedzmy, że mówię kontekst, response, przepraszam, nie kontekst, jeszcze comment, dostaję moją komendę wejściową i kontekst, czyli mój kontekst, kropka, zrobimy tą linkę poniżej, kropka, response, kropka i na przykład created z moim urlem, zakładam, że będzie orders i tutaj order, czyli comment, order ID wejściowy i to będzie mój location header, nie? Czyli mam teraz moje API, to sobie może też tutaj przykleję dla spójności tego jeszcze geta, żeby nie robić dwóch osobnych metod, oczywiście mogę, ale to będzie brzydsze. Zróbmy tylko tyle, tak. Czyli mam get, hello, get order i post order, nie? Do handlerów. No i zobaczmy, co to zadziała. Run. Spojrzałeś się na mnie z taką... Potwierdzę, Żarek?
Dobra. Przepraszam, ścieżka się zmieniła, bo tutaj było slash API, tu jest bez API ścieżka już. Poprawmy. Dobra, poszło, get, działa, ok, działa, spięło się. Więc jeden program CS, czysta definicja API w jednym miejscu, nasze komendy, nasze kwerendy, nasze ścieżki, żadnych kontrolerów, nie? Więc jeżeli ktoś tak preferuje, to w jednym pliku ma jakby całą definicję swojego mikroserwisu jako API. No zakładam, że API nie ma tego operacji. No dobra, to teraz przechodzimy do rzeczy ciekawszych, tak? Jak sobie zobaczymy, to mamy jeszcze dwie mikrousługi. Tak. Między innymi jedna z nich to jest pricing. Teraz Piotrek tam na początku umieścił tą cenę z palca, to 100. Tak, to jest nasz pricing, który ma jakiegoś głupiego geta zwracającego po taką ścieżką po prostu cenę. Tak. Załóżmy, że musimy pobrać teraz z innej usługi właśnie obiekt pricingu i z niej wyciągnąć jakby wartość do zamówienia, a załóżmy, że ona jest gdzieś tam liczona. Oczywiście wiadomo, ktoś mógłby powiedzieć, no możemy sobie to, nie wiem, Robitem gdzieś tam zbierać i sobie cashować, ale to też zależy od jakby biznesu, tak? Jeżeli to jest kluczowe dla biznesu, żeby to było spójne, no to nie chcemy czegoś tak liczyć na to, że ta kolejka nam to dostarczy po jakimś czasie tylko chcemy mieć to natychmiast spójne, tak? Więc tutaj musimy się decydować na ten coupling po HTTP tylko po to, żeby mieć pewność, że dane, które pobieram, są spójne, nie? Dokładnie. Więc komunikacja, ale na przykład serwis wyliczania trasy, trasowania, prawda? No chcę dostać odpowiedź, dostać trasę wyliczoną, a nie chcę przez kolejkę się bawić wyliczaniem trasy być może, albo to mieć spójne natychmiast, tak? Okej. Okay. No więc jak teraz się nim skomunikować? Pokażmy to API tylko. API pokazałem. Tu jest pricing API, tak. Jest pojedynczy endpoint, który nazywa zamokowaną cenę. No dobra, więc tworzę oczywiście w każdym projekcie katalog o nazwie services, bo trzeba mieć serwis. A, miałem go tutaj. Dobra, już go miałem stworzonego. Więc, to miało nie być, teraz to utworzę. Stworzyłem sobie interfejs, tak, którym, tak jakbym zakładał, że wołam metodę na katz API. Potem go zamokować, odpytywać może background joba, czy jakiś system plików, cokolwiek by to nie było. Operacja pobierz, order ID jako parametr i zwrócimy ten pricing DTO, czyli dokładnie to, co zwraca mi ta usługa, tak? Czyli jakby ordery mają lokalnie kopię po prostu tego kontraktu tak. W tej stronie, tak? Mamy order tak. DTO w tym, gdzieś tam w orderach. Nie robimy jakiejś szerowanej paczki z kontraktami, wzorzec kopiego pasta stosujemy, każda ma swoje DTOsy, swoje kontrakty, nic nie spółdzielimy. No dobra, więc teraz chcę się do tego dobrać, ok? Utworzę sobie moją klasę. Tworzę konstruktor, zaimplementuj, osobny plik, dobra, tworzymy konstruktor i teraz w ASP.NET Core możemy klasycznie sobie wsiąknąć HTTP klienta, czy używać HTTP Client Factory, ale to opakowaliśmy jedną rzeczą, zaraz jakby zobaczymy puentę, po co zrobiliśmy. W sumie byłem zdziwiony, że tego interfejsu dalej nie ma. Załóżmy, że mamy taki interfejs i HTTP klienta. I teraz... To jest tylko jakby znów tak. Konwajowy. Ale to jest opakowanie HTTP klienta interfejsem. Żeby to się działo łatwo odmienić. Zaraz zobaczymy, w jakim celu. Mam naszego klienta. Teraz tak. Wsiąknę sobie jeszcze opcję tego klienta. Moje options. I teraz jak zobaczymy na nasze settingsy, które są tutaj, mamy sekcję HTTP. Ona jest tutaj. Typ na razie jest pusty. Domyślny HTTP client klasyczny, bez specjalnego. Jakieś tam retry'e wbudowane przez poli. I prosty dictionary. Nazwa usługi, którą pytam i jej URL. Póki co na sztywno localhost 503. Po takim urlem działa ten mój pricing, ok? Więc wracając do tego mojego interfejsu, naszej implementacji, zróbmy sobie tak. Chcemy tego naszego urla wydobyć, czyli biorę options, services, ten mój pricing, wyciągam sobie słownika, póki co hardkodowane wszystko. Zróbmy sobie to do prywatnego pola, ok. O, i tego się mogę pozbyć. I teraz odpytuję, czyli mówię client, get async, zwróć na mnie pricing DTO, i buduję ten mój cały URL, czyli URL wyciągnięty z settingsów, slash orders, order ID, pricing, no bo taka ścieżka do mojego tam drugiego pewnego mikroserwisu. Czyli robię coś takiego, może być read only. I to będę mógł już wykorzystać w moim handlerze, czyli wracając do mojego handlera, miałem problem wyliczania ceny, która była z kolei jakby obsługiwana z poziomu innej mikrousługi, więc wsiąknę go sobie tutaj, czyli mój pricing service client, niech będzie pricing service client, tak, ok. I tą cenę już nie będę hardkodował, tylko po prostu zrobię jakiś pricing DTO, mój pricing service client, get, comment, order ID, no i wyciągam sobie z tego DTO mój amount, tutaj i tutaj, tak. Czyli póki co komunikacja po HTTP, klasycznie. OK. I pamiętam tylko jednej rzeczy, muszę to zarejestrować w kontenerze ELC.
ten interfejs, więc mogę to zrobić albo gdzieś tutaj, albo zrobić własny extension na zasadzie opakować tą całą moją infrastrukturę w jakimś innym miejscu. No, żeby fluenta otrzymać. Tak, żeby było ładnie, nie? Czyli powiedzmy builder, services, add transient, zarejestruj mój iPricing Service Client jako Pricing Service Client. Czyli to włam tutaj i tak właśnie idąc stylem ASP.NET Core'owym, ten extension sobie włam teraz z poziomu jego programu CSA, czyli dowolne miejsce tutaj, bo kolejne rzeczy ma zaznaczenia, powiedzmy add services. Więc powinno nam działać. Komunikacja. Add HTTP Client. A, tak. I add HTTP Client. Zarejestrowanie tego typu. Zarejestrowanie naszych interfejsów. Tak. Dobra, więc zróbmy to. Jak nam to zadziała, trafimy na klasyczny problem komunikacji. Czyli zobaczmy. Create order. OK, coś się wyrysowało klasycznie. Pisać sobie. Zobaczymy, czego pisałem przez. Bardzo możliwe. Create order. 15 minut do zasypania było. Dokładnie. 15 minut do zasypania. Czego dziś nie przypisałem? Tu jest OK. Tu jest OK. Pricing DTO. Już zobaczymy. Create on handler 29. 29. To jakby tutaj dostał nula przypad. Dziwnym trafem. Zobaczmy, czy się odpytał w ogóle. A dostał zapytanie. Czy zapytanie doszło, tylko. Bez przeklej, czy ten działa. Zobaczmy. A, 404 poleciała. Orders, order ID pricing chyba. Się walnąłeś w tym. Możliwe, że dałem. Złego urla miałem. Faktycznie dostałem 404. Czyli zobaczmy na. Co ja tu mam? A, okej, okay, sorry, miało być odwrócone. Orders pricing, tak. Teraz będzie OK. Był stary URL i nasz system się posypał. Czyli jeszcze raz. Create, przeszło, działa, śmiga. Jak widzimy, teraz jest komunikacja już dodana, nie? Czyli tutaj widzimy, że jest request hardkodowany do drugiego mikroserwisu po HTTP, a i drugi serwis dostaje ten request i nam zwraca jakieś dane, prawda? Ale mamy tutaj dwa problemy podstawowe. Tak, jak widzimy, hardkodowanie, nie? Wiadomo, że to można sobie gdzieś tam przesłaniać w settingsach, gdzieś tam na build serwerze, no ale chociażby po to mamy mikroserwisy, żeby można było je sobie wyskalować, tak? To jeżeli będziemy mieli kilka instancji tego, to nagle okazuje się, że co, zawsze strzelamy do jednego, bo mamy zahardkodowane. Dokładnie. No wiadomo, można by się bawić jakoś tam jeszcze tablicę, ale to nie jest jakby... To nie jest to, co byśmy chcieli robić, plus dlatego mamy jakąś dziwną odpowiedzialność po stronie ordera, żeby w ogóle wiedzieć, jaki jest adres naszej usługi, do której chcemy strzelić. Więc w tym przypadku podpinamy sobie konsulę jako nasz service registry, czyli rejestr, do którego nasze usługi się przestarcie rejestrują i on będzie nam zwracał wszystkie instancje naszych usług, aby kierować jakby ten ruch przez niego. W sensie, jeżeli usługa E gada z B, to się pyta tego rejestru, ile instancji ma usługa B, dostaje instancję i sobie strzela do tej usługi B bezpośrednio. Jakby service discovery, client side service discovery tutaj będzie bardziej. Okay. Tak, bez czyli... load balancingu stricte jeszcze po stronie klienta. Konsul od HashiCorp, open source, bardzo popularne narzędzie. Podejrzewam, że część z Was pewnie nawet miała z tym styczność. No i okej. Okay. Żeby w konsula się wpiąć, mam bibliotekę ASP.NET Core'ową, którą ktoś kiedyś zrobił. Ona już chyba w ogóle jest archiwizowana. A żeby sobie to uprościć, możemy to znowu opakować jakimś extensionem, tak? Więc jak się teraz tego konsula wpiąć? Dajemy sobie magiczne add console tutaj, które nam rejestruje nasze interfejsy do obsługi z konsulem i w tym miejscu mówimy use console, bo ja chcę tego konsula używać, tak? Czyli... Dodajmy jedną rzecz. Żeby to działało, to pinka musi być z dwóch stron, bo jeżeli sobie przejdziemy na przykład do pricingu, no to pricing też ma add console i use console. Po co? Po to, żeby on się zarejestrował do konsula, czyli powiedział: ja jestem usługą Pricing Service i ja mówię Ci, że zarejestrowałem się pod localhost 5003, tak? Czyli dodaję się do rejestru. A druga wpinka jest już w Order Service po to, żeby móc z tego rejestru wyciągać informacje i sobie już po swojej stronie robić tam load balancing i wybierać instancje, do których chcesz strzelać, tak? Więc mamy teraz no, dwie, rejestracja pod konsula, rejestracja na starcie, jakby rejestracja w samym konsulu, czyli w sumie dwie tylko metody dodaliśmy. I w app settingsach w naszym switchu zrobię sobie na true. Tu jest są ustawienia tylko, gdzie działa sobie konsul, jak się moja usługa nazywa, jaki ma adres zwrotny, a jeszcze wymaga ode mnie konsul, chcę mnie pingować, żeby robić health check i mnie usuwać z rejestru, jeżeli nie będę odpowiadał, więc dodajmy szybki endpoint do pingowania, po prostu zróbmy tutaj geta. To musi być cokolwiek, cokolwiek co za 200. Successful status. Czyli zrobię pod endpointem ping, zwrócę mu, nie wiem, ponga albo OK, tak, żeby sobie mnie pingował. No dobra, i teraz po co nam był ten HTTP client jako interfejs tutaj wczekiwany? A dokładnie, przepraszam, tutaj.
Z prostego powodu, bo jeżeli ja chcę na przykład używać teraz konsula albo czegoś innego i mam to zrobione na poziomie tej abstrakcji, mogę sobie powiedzieć, OK, konsul jest spięty, teraz chcę, żeby mój cały ruch szedł konsula, więc mój HTTP wkładę sobie tutaj konsul, tak? Pod spodem mam switcha, patrzę, jaką aktualnie używam implementację HTTP klienta. I wracając do naszej usługi, odpalam jeszcze raz. OK, no i zobaczmy. Powinna się za chwilkę zarejestrować tutaj. Jest nasz order service, pojawił się, więc mamy wszystkie trzy usługi w naszym systemie zarejestrowane w naszym konsulu. I jak zrobimy teraz posta, zobaczymy, czy przejdzie. Możliwe, czego zapomniałem znowu. Coś nam mieli. Coś się znowu klasycznie. Dałeś use console? Localhost. Tak, tak dałem, dałem. Console service localhost wanted found. A, zobaczymy. A, właśnie, czego zapomniałem. Zapomniałem zmienić klucza. Poruszamy się już po DNS-ach, czyli pricing service. Czyli po kluczu, pod jakim jest zarejestrowana usługa, tak. Więc pomijamy wszystkie brzydkie IP-ki, czy jakieś hardkodowane konfiguracje, już wszystkie poruszamy się po DNS-ach. Z tego brakowało. Jeszcze raz, post, poszło, get, poszło. Więc wszystko działa. I zobaczmy na logi. Teraz widzimy, że nasza usługa mówi, pytam się po pricing service, pod spodem nasz HTTP client odpytuje konsula o listę instancji i już potem leci drugi request do usługi. Nie? Czyli tu jest nasz DNS używany, konsul zwraca listę instancji i sobie leci nasz strzał do tego naszego mikroserwisu. Ale jest jeszcze jeden problem, znaczy problem. Problem jest w teorii taki, że lecą dwa requesty i każda z naszych aplikacji, którą tworzymy, nie, w Node, Dotnecie, Java, czymkolwiek innym, musi tą otoczkę konsulową zaimplementować. Nie? Czyli zarejestracja i potem odpytanie, zmiana tych adresów, drugie odpytanie. A możemy to puścić load balancerem, po prostu przed load balancer. Tak, i akurat konsul ma fajną wpinkę, jeśli chodzi o load balancing, bo jest paczka od eBaya. Paczka od eBaya. eBay zrobił Fabio, ale może jakaś Traffic z takich bardziej fancy load balancerów. Jest masa usług, które jakby konsula używają pod spodem właśnie do load balancingu czy innego rodzaju zagadnień, tak? Jakiejś konfiguracji, key value storage. Więc, co ja znowu teraz chcę zrobić? Jedną rzecz. Mówię, OK, to chcę sobie tego Fabio użyć. Mówię add Fabio, które w konsulu rejestruje się ze specjalnym tagiem, aby było wykorzystywane. Dodaję sobie Fabio i w moich settingsach mówię OK, więc Fabio teraz mam tutaj włączone. To jest URL do load balancera, czyli jakiś statyczny DNS, tam statyczny adres IP, który będzie kierował mój ruch przez load balancer. Nazwa mojej usługi, pod którą będę widoczny load balancerze. I zmienię sobie klienta, aby teraz strzelał przez load balancer bezpośrednio. Czyli dam sobie tutaj na Fabio. Tak? Więc nic więcej nie zrobiłem. Jedna metoda i w konfigach czy ustawienia. Dotnet run, ok, po staremu konsul sobie trzyma naszą rejestrację, ale pod adresem 998 mamy teraz naszą dynamiczną tablicę routingu do Fabio, czyli nasze usługi, które są jakby kierowane przez odbalancer i to jest zbudowane na bazie tego, co jest zarejestrowane w konsulu. Ten URL prefix, który jest w konsulu, to jest jedyne, co jest potrzebne, znaczy Fabio potrzebuje dwóch rzeczy, właśnie tego magicznego URL prefixa. To się bierze jakby z tych tagów, no. I health checków, które mamy wpięte po prostu w konsula. To wszystko jest jakby. Tak? Jakbym miał dwie instancje, miał kadruch 50% na 50%, albo zrobił sobie jakieś testy AB, 5% do nowych feature'ów, 10% do starej wersji systemu, prawda? Mogę sobie tam dowolnie Fabio skonfigurować. No i zobaczmy ten sam nasz flow po staremu, znaczy to jakby poprzednio, z tą różnicą, że teraz to nam szczeli już ładnie przez load balancer, więc problem komunikacji nam w miarę zanika, bo jest centralizowany w miejscu, cały ruch jest w miarę dobrze dystrybuowany przez narzędzie dedykowane. Więc nasz wymęczony create order, get i zobaczmy, leci już ładnie tutaj przez 999, czyli nasz DNS i już wie, że po prostu nam szczela przez nasz load balancer. Jak sobie to tworzy w oglądarce teraz, to widzimy, że load balancer mi zwraca na tym URL-u po prostu przekierowanie do mojego mikroserwisu, nie? Na instancję, która aktualnie tam po tym jego round robinie czy innym mechanizmie load balancingu po prostu kieruje. OK, więc to jeżeli chodzi o komunikację synchroniczną, HTTP client, te sprawy, ale w przypadku, gdy mamy mikroserwisy, każdy chce mieć event-driven, nie? Czyli kolejkę wiadomości, Kafkę, Rabbita, Azure Service Busa, tak i mieć asynchroniczną integrację przez zdarzenia. W tym przypadku mamy integrację z Rabbitem przez bibliotekę RowRabbit, którą opakowaliśmy konwencjami, bo tam jednak jest sporo zabawy. Możliwe, że będzie zmieniona gołego, bo ale jest sporo konwencji, które trzeba napisać samodzielnie, żeby to potem fajnie działało. Więc wpinka w Rabbit jako kolejkę wiadomości. Jak widzimy, sam Rabbit jest tutaj skonfigurowany w domyślnych ustawieniach, czyli jakieś tam retryowanie, username, localhost, port i tak dalej, tego typu rzeczy, tylko zostawione jako ustawienia do kolejki. I teraz tak,
nasza usługa. Chciałby jakieś zdarzenie. Chciałby wprowadzić zdarzenie, właśnie. Dodamy order i wrzucimy go do Mongo, to chcemy rzucić po prostu. Zdarzenie order created, nie? Bo może inna usługa będzie chciała się subskrybować, bo to wiadomo, co z tym zrobi, tak? I u nas to jest tak, że mamy ten deliveries i w deliveries mamy, tak. I mamy event handler, czyli znów analogicznie jak mamy command handler, query handler, to mamy też event handlery i w tym event handlerze jedne co, to przekazujemy ten event i coś tam logujemy. Publikujemy po prostu zdarzenie, utworzyłem zamówienie, ID zamówienia, chcę nawet sobie to zamówienie, pobierzmy jego tam wewnętrznego API mikroserwisu. Więc to chcę wysłać na świat, a na przykład widzę, że mój delivery service subskrybuje się na zdarzenie order created i ma po swojej stronie implementację tutaj order created handler, która pod spodem, zakładam, nie wiem, startuje naszą dostawę zamówienia, coś tam zaloguje i w sumie tyle. I to już oczywiście jest, chcę, żeby to było przez kolejkę wiadomości na zasadzie asynchronicznej integracji. Więc wróćmy do naszych programów CS-ów. I tak, add RabbitMQ. I nie będziemy wchodzić w szczegóły za bardzo. Collection Context to jest specjalna klasa, która nam pozwala przekazywać jakieś dane wiążące. W tym przypadku interesuje nas tylko tyle. Tak, jakieś metadane wiadomości przez headery przekazywane. Collection ID, czyli to coś, co nam wiąże cały ten wiadomości przez ten jakby cały, no, wszystkie wiadomości w danym tam łańcuchu zdarzeń, czy comment. Więc to jest dowolna klasa, którą możemy sobie tutaj wykorzystać. Jakieś dowolne metadane. Więc dodaję teraz Rabbita i następnie mówię, OK, no to używaj Rabbita, niech to będzie może tutaj na końcu, po kolei, use RabbitMQ. I na razie tyle. Tak? Czyli mówię, podepnij się do Rabbita do kolejki wiadomości. I teraz to zdarzenie wysłać w świat. Czy to nam już jakby ten add RabbitMQ już nam tylko się spina z kolejką. Rejestruje nam tak naprawdę dwa typy, które nas interesują. Po pierwsze publisher, czyli klasa, która nam umożliwi publikowanie już na konkretny exchange. No a druga rzecz to mamy jakiś tam subscribera, który pozwala nam się subskrybować pod konkretne wiadomości. Więc użyjmy tego bus publishera, aby wiadomość na kolejkę wysłać. Zróbmy sobie iBus Publisher jako interfejs, który oczywiście mogliśmy tam potem ładnie opakować w wersji aplikacji. I mamy send, publish async, opublikuj zdarzenie. Zdarzenie new order created, jako prosty DTOsik. Na wejście mój tam order ID, który się wygenerował. I collation context, włożę sobie póki co nowy, pusty, z jakimś tam losowym ID-kiem. Collation ID, tak. Standardowe podejście, await, no i zobaczmy, co się stanie. Teraz ta wiadomość powinna pójść na kolejkę i serwis drugi powinien zalogować w swoim handlerze, że wiadomość otrzymał, tak? Więc robimy restart. .NET Run. Powinien się pojawić log, że... Informacja i sama konfiguracja to jeśli chodzi o Exchange Rabbita, jest już w App Settingsach, tak? Czyli tak. Mówimy, podajemy namespace, z którego mamy już jakieś tam konwencje, w jaki sposób tworzymy nazwę kolejki, nazwę exchange'ów. Tutaj akurat jest exchange topikowy. Widzimy, że puściłem posta, zalogowałem, obserwacja Performing Basic Publish, na ten Exchange, na Rabbita, tu się skończyło i mój Delivery Service jako druga usługa działająca obok dostała tą informację, handle a message with collation ID, więc jakby integrację na poziomie zdarzeń mam spiętą, tak? Tak samo w drugą stronę. Jeżeli ja chcę się nasłuchiwać na zdarzenie albo na komendę od innej usługi, czy może od bramki API, no to mogę powiedzieć w tym miejscu, w moim programie, po prostu tyle, subscribe, comment albo event, i mówię, subskrybuj się na zdarzenie delivery started. Takie zdarzenie sobie tutaj zadeklarowaliśmy w naszym tym API. Czyli jak zobaczymy tutaj w naszym order serwisie, w eventach, tutaj mam delivery started, jako znowu klasa, tu jest doklejka do exchange, do routine keya, żeby wiedział skąd brać. I handler, który zaloguje na informację, że zdarzenie doszło, zostało przetworzone, prawda? Czyli jakby taki ping-pong trochę, nie? Zdarzenie. Czyli mamy order, on publikuje sobie event, to deliveries, potem znowu publikuje event, na którym się tam... Przepraszam, nie ten, tylko ten miałem zastartować. OK. Post jeszcze raz, poszło gdzieś sobie. Tutaj widzimy, poleciał ten poprzedni event, order created, on coś publikował, delivery started na tym miejscu. I .NET Run po naszej stronie w aplikacji Orders wyłapał nam zdarzenie, handler się odpalił, przeszło, prawda? Potem po prostu jak robimy ten subscribe event, on znów używa aktualnie zarejestrowanego dispatchera, tak? Czyli w tym przypadku, ponieważ my daliśmy add in memory, no to on użyje tego command czy event dispatchera in memory, żeby po prostu tą wiadomość, jak zdejmie ją, żeby ją zdispatchować i wysłać ACK i tyle. A i też w tym miejscu warto też powiedzieć, że możemy dodać też dispatcher taki kolejkowy, nie? Że nie musimy używać add in memory. To muszę w ogóle pozbyć. Tak.
To jest jakby in-memory implementacja, ale może być z kolejki z dowolnego innego miejsca, prawda? No dobra, teraz pytanie, jak się w tym połapać, prawda? No bo widzimy, że tutaj coś po HTTP leci, coś na kolejkę i teraz jak te wszystkie wiadomości sobą ustalić, taki flow zobaczyć, jakie zależności pomiędzy usługami? To jest klasyka, tak? Czyli mamy, nie wiem, N mikrousług, teraz coś nam pada i mamy prawo ścieku, tak? Gdzieś tam dostajemy 500 i gdzie to padło? Musimy w jakiś sposób jakby wiedzieć, jaki jest przepływ danych u nas, czy to po HTTP, czy po kolejce i gdzie mamy doszukiwać się w ogóle błędów, tak? Mhm. Więc zrobimy sobie spinkę z Jaegerem. Tak. To jest distributed, taki system oparty na Zipkinie przez... Stworzony przez Ubera ogólnie. I dodamy sobie prostą integrację z tym Jaegerem. Tak. Więc na początek, ASP.NET Core'owa paczka nazywa się Ad Open Tracing. Open Tracing to jest specyfikacja po prostu do jakby łączenia tych wszystkich wiadomości, które są wysyłane po rozproszonych usługach. Prosta instrumentacja, którą instrumentacja na poziomie grafu. Na ASP.NET Core'a. I ona nam też produkuje jakieś podstawowe spany. Spany to są nic innego jak takie, możemy sobie wyobrazić takie bloczki jakby unit of worki, czyli na przykład spanem może być taki bloczek, który reprezentuje przetworzenie requesta HTTP. I możemy sobie budować taką hierarchię jakby spanów i widzieć, co się dzieje w naszym systemie. Na przykład tyle zajęło nam przeprocesowanie requesta HTTP w tym kontrolerze, a pod spodem jest jeszcze jakiś inny span, który na przykład reprezentuje odwołanie się do Redisa, nie? I tyle wyciągaliśmy z cache'a. I potem graficznie możemy zobaczyć, co się dzieje w obrębie naszego systemu, jakie są też jakby interakcje między konkretnymi usługami na poziomie HTTP. Więc okej, okay. Open Tracing, w dowolnym miejscu gdzieś powiedzmy tutaj add Jaeger i tylko tutaj mamy zwrotkę, że chcemy go używać, mówimy use Jaeger, prawda, aby ta nasza instrumentacja działała. Jeszcze pokażmy też settingsy. Tak, no i settingsy tutaj, tak samo do Jaegera. Jaeger działa na UDP, żeby sam siebie nie skrapował. Tak, czyli true. Więc mamy... Nasza nazwa usługi. Plus mamy do wyboru też sampling, czyli próbkowanie, w jakim chcemy wysyłać. Mamy tam, sama biblioteka wspiera chyba 6 czy 5, a u nas chyba wsparcie jest dla 4 albo dla 3, coś takiego. Czyli mamy const, probabilistic, jakiś tam jeszcze. My używamy consta, bo jest w sumie nie wiem dlaczego. Okej. Dobra. Naprawdę bym nie polecał, ale... Dobra, odpalamy. No i zobaczmy. Strzelimy sobie tym naszym postem tutaj ze 3 razy, może raz, dwa, trzy, jakiś tam get, jeszcze parę postów, dobra, coś się podziało. I magiczne UI Jaegerowe, w wspaniałym porcie, 16 tysięcy. Tak, jest wiele razy widać, że w Go napisane, nie? Bo jest Bober, tak. Find traces, najdalsze ślady. Jedna rzecz, właśnie. Jedna rzecz, bo teraz zobaczymy co najwyżej komunikację po HTTP. Na razie pokażmy, tak, bo default, i to jest tak. Ważne, żeby powiedzieć. Zobaczmy, jest. Distributed Tracing się opiera tylko na HTTP, tak? Bo on sobie tam dokleja odpowiednie rzeczy w nagłówkach. Widzimy, że jest strzelanie po HTTP, nie? Weszło do orders i HTTP getem tutaj poleciało nam pricingu jako jeden wielki span, nie? Jako request, który miał pod spodem dwie usługi. Zamówienia i... To poszło sobie na 502 orders, a tak naprawdę później to poszło przez jakiś tam Fabio. Co się zalogowało. I nagle wylądowaliśmy już inny kolor, bo każda usługa rejestruje się do Jaegera, dzięki temu widzimy te połączenia. Więc możemy zobaczyć, jakie było flow, tak? Widzimy to na żywo, namacalnie, to ten coupling pomiędzy orders a pricing na poziomie jakby HTTP. I możemy też zobaczyć to na grafie dependencies. Tutaj, nie? Że było na przykład tak. W tym momencie, przyjąłem sobie 5 requestów, więc było jakby łącznie 5 zapytań pomiędzy usługami. Ale jak widzimy, jest jakby jedna bolączka, nie mamy tutaj wpinki na kolejkę wiadomości, bo gdzie latają eventy, a eventy są ważne, jak mamy system, gdzie jest sporo integracji po zdarzeniach, a chcemy na przykład wiedzieć, że jakieś tam sadze w rozproszonym procesie czyli transakcje, że gdzieś eventy brał w tym udział, które latają po kolejce. Defaultowo tego nie ma po prostu, to już trzeba dopisać sobie samemu. Natomiast no, u nas jest to dość proste do wpięcia. Po prostu wpięliśmy się pod Rabbita jakby własnym tracerem używającego Open Tracingu, więc mówimy tak. Mamy tu nasze pluginy, jakiś tam plugin P i tutaj było Jaeger. Register Jaeger, tak? Dodaj wpinkę do Jaegera. Gdzie pod spodem... Jeszcze jedną rzecz potrzebujemy zaraz. Czyli to jest pierwsze co? To jest właśnie dodanie tego obsługi. Czyli teraz przy jakby deserializacji wiadomości i zdejmowaniu z kolejki będziemy mogli... Tutaj zobaczymy po prostu więcej, zobaczymy tak. Trzeci serwis, który się komunikuje jeszcze przez kolejkę wiadomości w tym miejscu. Jeszcze potrzebujemy tak. Kontekstu. Więc to jest to i ponieważ na ten moment nie mamy żadnej bramki API do naszego całego systemu, bo wszystko leci przez serwisy, nie ma po prostu tej fasady na poziomie API Gatewaya, więc żeby ten kontekst był na salu tworzony poprawnie, tutaj jak był mój collation ID tworzony tutaj, muszę jeszcze utworzyć tak zwany span kontekst, czyli to, co jest przekazywane z poziomu open tracingu pomiędzy usługami. Czyli jak mamy
Możemy sobie wyobrazić, że po prostu gdzieś tam na początku, na wejściu do naszego systemu się tworzy tak zwany Trace ID, coś na zasadzie numeru przesyłki, możemy sobie to przyrównać i ten, on jest niezmienny podczas latania tych wiadomości po systemie. Dzięki temu Jäger, jak dostaje raporty z kolejnych tych spanów, on może je łatwo właśnie skorelować i wyświetlić na przykład, tak, że w ramach Trace ID X to były wszystkie akcje, które ja zarejestrowałem i dostałem od agentów, tak, swoich. Tak, więc mamy ten nasz tracer z Open Tracingu i mogę powiedzieć tyle. Tracer, no Active to jest Span. Tak, głównianie, tak. Ale normalnie to gdzieś byłoby. To się nagrywa. API Gateway. Okej, okay, dobra. Mamy to nasz Span Context wygenerowany przez Open Tracing. Odpalmy sobie jeszcze raz i teraz już powinien być cały nasz łańcuch zdarzeń też ładnie zarejestrowany na poziomie Jagera. Więc walnijmy jeszcze parę requestów, tych postów. Okej. Okay. Wróćmy sobie tutaj. Find traces. Widzimy, wszedł nasz delivery service, czyli jest już spięcie z Jagerem po kolejce. Mogę sobie wejść tutaj na naszego spana. Widzę, tutaj mam wpinkę na zasadzie, ok, jakiś message type, dowolne tagi, które sobie dodałem do tej mojej obsługi, order created, logowanie, jakieś tam w handlerach, cokolwiek by to nie było, mogę sobie to wygenerować. Już na dependencji tutaj mi się pojawi, widzimy, dodatkowa usługa, która bierze udział w tym wszystkim, czyli mój delivery service, integracja przez zdarzenia, tak? Tak samo też widzimy jakby na tym, jak... Tam masz trace graph, żeby zmienić na to zwykłe. Aha. O. Czyli tutaj też od razu widzimy jakby linię czasową, tak? Że mieliśmy jakiś tam order, tu mieliśmy jakiś czas, gdzie pobieraliśmy, a tutaj już sobie leciało, bo to było asynchroniczne, więc jakby to sobie już dalej leciało i mimo, że tu się zakończyło przetwarzanie tego żądania HTTP, to gdzieś tam jeszcze sobie mogło to tam dalej lecieć, nie? W ten sposób. Dokładnie tak. I to jest jakby część takich zabawek, czyli bo w sumie już nie będziemy ciągać, bo się zaczął obiad, tak? A każdy wiem, że jest głodny. To tak naprawdę jest jeszcze parę takich jakby integracji, które mamy z Prometeuszem, Grafano do monitoringu, czy z logowaniem tego typu rzeczami. Natomiast jakby cała filozofia była taka, żeby zrobić paczki, które w sumie każdy może sobie nawet sforkować, przepisać do swoich potrzeb. Fluent API to pakować i całą tą infrastrukturę wyciągnąć w jedno miejsce, bo to się powtarza w naszych usługach. Infra się powtarza, chcemy mieć tą wpinkę, wszystkie monitoringi, tracingi, bo jak tego nie ma, jak zrobimy te nasze mikroserwisy i coś zacznie się palić, a na pewno się zacznie palić kiedyś, to jest potem problem, bo nie wiemy nawet, gdzie się pali, nie? Tylko czuć swąd, ale to jest wszystko. Odnośnie samego stacka, link zaraz się też pojawi, jest dokumentacja tego, co opisywaliśmy. Na naszym GitHubie są wszystkie też przykładowe projekty z tym zrobione, też ten projekt demowy jest zrobiony na naszym GitHubie, tam dev mentorsów, więc to wszystko będzie tutaj opisane, opakowane. I finalizując już naszą pleckę, nasz ostatni slajd, czyli trzeci, linki, tak? Link do naszego, do tego konwencja, który się pojawił, też będzie pewnie wrzucony gdzieś na samej prezentacji. Mikroserwisy.net, tutaj będzie tworzony, powoli się tworzy kurs w wersji online, póki co jest kolejne stacjonarne, ale powoli tworzymy kurs w wersji już online, bo ogólnie coś, co robimy w 5 dni szkolenia pełnego, no dzisiaj zrobimy 40 minut na zasadzie zajawki, tak? Ale to jest zazwyczaj 5 dni takiego przejścia przez to wszystko po kolei. I tak nie starcza zazwyczaj to 5 dni. I tak zazwyczaj nie starcza jeszcze 5 dni. Zresztą tutaj mamy tak, tutaj mamy uczestnika szkolenia, który można potwierdzić. A jeżeli chodzi o mikroserwisy, to też na Dev Mentorsach jest nasz darmowy kurs YouTube'owy, tam na jakieś 20 godzin. Jakieś tam 20 godzin, tak. Poruszane są te zagadnienia, jako tam jest ten przedkonwojowy stack, czyli piękny common, który właśnie w jednym projekcie te wszystkie nasze spinki infrastrukturalne zawierał. Więc w sumie... Bardziej na zasadzie, jeżeli ktoś nie spotkał się, nie wiem, z Jägerem, to może sobie wejść na devmentors.io, tam jest przekierowanie na YouTube'a i konkretne odcinki już z technologiami, tak? Przykładowo distributed tracing albo właśnie metryki z Prometeusem, można sobie wejść się zapoznać, tak? Natomiast konweja tam stricte jeszcze wtedy nie było. Ale no widać, jak ta infrastruktura też ewoluowała, więc nie, więc chyba tyle, nie, już nie zatrzymujemy. Tyle, no, obiad, wszystko. I tak dalej.